Ja pracowałam z Edytą przez kilka lat, zanim zaczęłam pracować z Małgorzatą. I przyznaję, że bardzo doceniałam i ceniłam tę współpracę, ponieważ Edyta była bardzo pomocną osobą. Ona bardzo dużo widziała. Widziała to w taki sposób, w jaki ja to widzę. I nawet czasem, wiesz, czasem widzisz, że coś tam jest jeszcze krzywo, że coś byś jeszcze chciała poprawić i tak dalej. Edyta bardzo mi w tym pomagała. Bardzo, bardzo. Więc ta współpraca... Czyli to była taka ścisła współpraca, tak? Że tutaj pracujecie... Tak, tak. Oczywiście ona miała czasem moment, bo jakby ten moment malowania większość z gwiazd lubi jednak, no wiesz. Tak. I Edyta bardzo często właśnie czynnie w tym brała udział, co ja uwielbiałam. Natomiast no, były też takie momenty, że ona po prostu, wiesz, zdawała się na mnie. Mhm. No i to też było okej, okay, ale zdecydowanie bardziej w tych jakichś naszych rytuałach wolałam, jak ona czynnie w tym uczestniczyła. No tak, bo potem przynajmniej ta odpowiedzialność rozkładała.